Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną sałatkę z ryżem. Do przygotowania której będziemy potrzebowali 200 g ryżu, jeden duży strąg papryki, jedną czerwoną cebulę, 200 g dobrej wędliny, ja użyłam kiełbasy szynkowej z pieprzem, pęczek natki pietruszki, 250 g ogórków konserwowych, jeden mały seler, na sos 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego, 2 łyżki jogurtu naturalnego kremowego, 3 łyżki majonezu, 1 łyżkę soku z cytryny, do smaku sól, pieprz, papryka ostra. Wędlinę kroję na mniejsze kawałki i dodaję do ugotowanego i wystudzonego ryżu. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroję w cienkie paseczki. Cebulę kroję w piórka. Natkę pietruszki drobno siekam i dodaję do sałatki. Ogórki drobniutko kroję. Obranego selera ścieram na tarce o średnich oczkach, dodaję do sałatki i skrapiam sokiem z cytryny. Teraz przygotuję sos. Do majonezu dodaję jogurt, koncentrat pomidorowy, doprawiam solą, pieprzem, papryką ostrą i dokładnie mieszam. Sos dodaję do sałatki i całość dokładnie mieszam. Sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to doprawiam. Sałatka jest gotowa. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka z ryżem i papryką jest gotowa. Życzę smacznego.